Mam ogromną przyjemność przedstawić pana profesora Janusza Jurczaka, który jest światowej klasy specjalistą od chemii, tak? Wszyscy chemię mamy w szkole, a moje pytanie jest, co to jest jako kierunek studiów? Z czym to się je? My mamy taką definicję światową, globalną, czym jest chemia. Chemia jest nauką podstawową, nauką, która bez znajomości, której nie da się uprawiać żadnej nowoczesnej nauki. Wow. Taka jest prawda. I to Amerykanie wprowadzili i to nie znaczy, że ona jest najważniejsza. A nie jest? Najważniejszą nauką. Nie, najważniejszą nie. Cała nauka jest ważna. Natomiast jeśli idzie o chemię, to bez znajomości chemii nie da się niczego wielkiego w nauce współczesnej zrobić. Ale nie tylko współczesnej. Przypomnijmy Marię Skłodowską-Curie, która jest laureatką podwójną Nagrody Nobla, jedną, pierwszą wspólnie z Piotrem Curie z fizyki, a drugą już samodzielnie po nieszczęśliwej śmierci Piotra w dziedzinie chemii. A w tej chwili to jest raptem w sumie chyba 5 osób na świecie, które jest podwójnymi laureatami, którzy są podwójnymi laureatami Nagrody Nobla. I chyba nikt z dwóch dyscyplin? Z dwóch dyscyplin kilka osób. A, okej. Okay. Kilka osób. Natomiast zeszłoroczny laureat Nagrody Nobla z chemii został po raz drugi z Kubany. Noblistą. Dwóch z moich uczniów, moich wypróbowanych przeze mnie doktorów, było u niego takimi studentami podoktorskimi w Palo Alto w Kalifornii, czyli w Scripps, to jest taki wielka szkoła chemii. Zaraz będę chciał porozmawiać bliżej o tych studiach, ale jedna rzecz od razu tutaj mi się zapaliła lampka, że mogę to spytać, bo wiem, że jesteś rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę wypromowanych doktorów. To mi się właśnie skojarzyło z tymi twoimi doktorami, że to no, w pewnym sensie nie sztuka. Jak miałeś tak dużo, to któryś tam trafił. Nie, to dużo. Co to znaczy dużo? 83, dobrze 82, 83 jest w końcowym etapie. To niesamowite, nie wyobrażam sobie. Jak ty jesteś w stanie to... Wszystko. No, wiele osób mnie o to pytało, jak ja przede wszystkim ich zwabiam do moich laboratoriów. Ja mówię bardzo prosto. Ja ich nie babię. Oni sami przychodzą. Proszę Państwa, tak naprawdę mówię do młodych ludzi przede wszystkim. Tak naprawdę to my chcemy kształcić ludzi, ale kształcić na możliwie wysokim poziomie, ale bardzo szeroko. No i dzięki temu, że jak kształcimy dobrze merytorycznie i stwarzamy dobre warunki pracy, myślę nie tylko pracy laboratoryjnej, bo ja rzeczywiście tych 82 doktorów wypromowałem, ale ja nie jestem teoretykiem. Ja pracuję w laboratorium do dzisiaj. A co to jest za różnica, teoretyk, chemik i praktyk, chemik? To teoretyk, chemik to jest taki, który to liczy. Startuje w swoich badaniach od fizyki kwantowej, przechodzi do chemii i zajmuje się tak zwaną chemią teoretyczną. A praktyk, no to musi cząsteczkę leku na przykład dokonać jej syntezy, później oczyścić ją, sprawdzić, czy jest czysta, no bo przecież w końcu będziemy traktować najpierw zwierzęta, później ludzi i w końcu znaleźć formę leku, bo to też nie jest banalna sprawa. To wszystko są eksperymenty.
ale w przypadku leku, ale to nie dotyczy tylko tego, bo my no, zajmujemy się wieloma dziedzinami. Cząsteczki organiczne są bardzo często używane właśnie jako leki, czy jako formy no, współdziałania medycznego, ale bardzo wiele problemów, które rozwiązujemy na etapie eksperymentu, to są no, poważne sprawy ogólnie zajmujące się klimatem ostatnio bardzo intensywnie. Ogromną popularność chemii w ostatnich latach wywołał amerykański serial Breaking Bad. Ja nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Tak. No, serial oczywiście wywołał zainteresowanie głównym bohaterem. Główny bohater jest tam, jak pamiętasz, nauczycielem chemii. No, nie wiem, czy akurat tym zawodem najbardziej ludzie się interesowali w wyniku tego serialu, ale na pewno to wzbudziło zainteresowanie w szerokiej publiczności, jak wiele można osiągnąć z prostych rzeczy chemią. Wcześniej, jeszcze lata wcześniej był, nie wiem, MacGyver serial, też właśnie proste doświadczenia chemiczne, no w kinie akcji. Rola nauczyciela jest bardzo ważna, szczególnie w chemii, bo my tutaj niczego nie narysujemy. W eksperymencie musimy pokazać, czyli musimy być nie tylko mieć wiedzę chemiczną, ale umiejętność przekazywania ważnych spraw. I muszę powiedzieć, że to było tą dziedziną, tym takim, nazwijmy, powodem, dla którego w tę dziedzinę poszedł. Zresztą muszę powiedzieć, że zabawną historią jest, jak ja trafiłem. O, trochę. No właśnie, jak? Trafiłem w bardzo prosty sposób w szkole średniej. Miałem dobrą nauczycielkę w liceum imienia Śniadeckiego w Warszawie i zainspirowała mnie do tej dziedziny, ale eksperyment mnie interesował. Ale muszę powiedzieć, że nie to było moim głównym zainteresowaniem w czasach przedmaturalnych, bo chciałem być, jak wspomniałem już na początku naszej rozmowy, dziennikarzem. I to nietypowe połączenie. Chciałeś być dziennikarzem, poszedłeś na chemię? A tak, z bardzo prostego powodu. Mhm. Dlatego, że ja zrobiłem maturę w roku 1958. Łatwo teraz będzie policzyć, jak rzeczywiście stary jestem. Ale wtedy, jak w 58 roku, nasze ówczesne władze edukacyjne zlikwidowały wydział dziennikarski na Uniwersytecie Warszawskim. I ja w tej sytuacji miałem już złożone papiery tam, ale poszedłem, no trzeba by no, coś robić innego, skoro nie mogę studiować dziennikarstwa. Ale to niesamowity zwrot. Gdyby rok później to zrobili? A to też nie. Bo zasada była taka, że w tym 58 roku trzeba było skończyć inny wydział i studiować dodatkowo dziennikarstwo. Okay. A do 58 roku można było studiować dziennikarstwo, tak jak w pięcioletnim systemie studiów. No ale tutaj muszę powiedzieć, że zacząłem się zastanawiać, bo moi rodzice, moja rodzina pochodzi z okolicy Lwowa i tam był ten symbol pracy politechnicznej. No i rodzice powiedzieli, no będziesz, jak nie możesz tego, na coś mi się zgodzili studiować, to będziesz studiował na politechnice, doradzałem. No to zgodziłem się i zacząłem się zastanawiać, jakie dwa albo trzy wydziały są najbardziej humanistyczne. I doszedłem do wniosku, że architektura, ale Pan Bóg nie dał dobrej ręki do rysunku, także byłem od razu wyłączony, i chemia. A czemu chemia? Chemia, dlatego że
Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, dlaczego teraz wiem, że rzeczywiście jest. Ale wtedy, jak popatrzyłem na skład personalny, to połowa studentów to były dziewczyny. A, ciekawe. Ale to była tylko część moich zainteresowań. I doszedłem do wniosku, że jest to najbardziej humanistyczny kierunek. No i miałem bardzo dobrą, tak jak wspomniałem, nauczycielkę, która mnie tam zainspirowała do pewnych rzeczy. I poszedłem na Politechnikę Warszawską, na Wydział Chemiczny. Skończyłem, zostałem asystentem, ale na krótko, bo zostałem zaproszony, wtedy powstawał Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk i zostałem tam zaproszony na doktorat do profesora Aleksandra Zamoyskiego i tam zrobiłem doktorat. Pojechałem do Szwajcarii, do najsłynniejszej Politechniki Europejskiej, Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, słynne curyckie. I tam miałem szczęście trafić do profesora Vlado Preloga, który trzy lata po rozpoczęciu przeze mnie studiów podoktorskich u niego został laureatem Nagrody Nobla. Poznałem tam wtedy mnóstwo ludzi, którzy później zostali laureatami Nobla, że wymienię Jean-Marie Lena i szeregu innych. I to było moje wejście w naukę światową. Super. A to i wróciłem do kraju z powodów czysto patriotycznych, bo miałem szereg propozycji, żeby zostać w Szwajcarii czy w Stanach. I zacząłem, że tak powiem, robić dalszą karierę. Chciałem cię zapytać, normalnie o to nie pytam, ale osoby z swoim doświadczeniem nie wypadałoby wręcz nie spytać, jakie są szanse, że w najbliższej dekadzie do Polski trafi Nagroda Nobla? Szczerze? Nieduże. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Dopóki będziemy mieć jeden z ułamkiem procenta PKB nakładów na naukę, to się nie da. Bardzo wiele naszych znakomitych pomysłów Polski, no pani Maria Skłodowska-Curie jest tego przykładem, ale nie ona jedyna, bo w Szwajcarii bardzo wielu profesorów pracowało mając polskie korzenie i tego się nie da zrobić za małe pieniądze. No tak. My możemy świetnie kształcić, ale ja mam taką starą zasadę, którą zawsze podkreślam. Nie ma dobrego kształcenia bez dobrych badań i vice versa. Nie ma dobrych badań bez dobrej dydaktyki. I w związku z tym dydaktyka jest tańsza. Jak wróciłem do kraju, to stwierdziłem, że moją rolą będzie uczyć ludzi. No i zajmowałem się, stwarzałem warunki, no i przychodzili do mnie. No i stąd się uzbierało tych 82, co nie jest rekordem tylko w chemii, tylko w całej, we wszystkich. Nie dziwię się, to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Tak. A tu jeszcze dla naszych słuchaczy i słuchaczek dodam, że średnia europejska to jest 2% PKB, a my wydajemy jeden z haczykiem, także rzeczywiście. Jeden mały haczyk. Jest to rzeczywiście. I to jest trudność. Wiesz dużo o najlepszych, to powiedzmy w drugą stronę. Komu byś nie polecał raczej studiowania chemii? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja uważam, że nie da się przewidzieć, czego jestem świetnym przykładem, bo byłem z założenia, uważałem, że mogę się sprawdzić przede wszystkim jako dziennikarz, a jako chemik, no nie mnie sądzić, czy się sprawdziłem, czy nie, ale sądząc po... No rezultaty mówią za siebie. To w związku z tym nie widzę, trzeba spróbować, ale i szybko się przekonać, czy to jest to, co by się chciało robić. Okej, spróbować. To proste pytanie. Jestem, powiedzmy, uczniem trzeciej klasy liceum. Co mogę zrobić, żeby się przekonać? Czy to jest dla mnie? Przyjdź do mnie. Okej, to proszę Państwa, proszę zanotować sobie. Profesor Juczak zaprasza. Jak ktoś ma potrzebę się skonsultować, to zapraszamy, ale tak poważnie. Poważnie. Ja
dwa dni temu, właśnie nie, to było w sobotę, było zakończenie olimpiady chemicznej. Byłem, jak od 20 lat jestem zapraszany ze względu na to, że bardzo wielu z moich uczniów, moich wypróbowanych przeze mnie doktorów, pracowało w szkołach i chciało się uczyć jak najlepiej i przychodzili do mnie. Ale to cóż, jeśli ktoś przyjdzie, zechce, to już nie u mnie, bo ja już jestem teraz bardzo zajętym człowiekiem, ale u moich uczniów wielu, bo z tych 82 to już ponad 20 zrobiło habilitację, a około 10 jest profesorami belwederskimi tak zwanymi, czyli full profesorami i pracują nie tylko w uniwersytetach. Ja mówię tylko o tych, którzy są w kraju zostali, bo mniej więcej połowa jest w kraju, połowa jest za granicą. To wszystko dalej funkcjonuje. Moi uczniowie są i w Uniwersytecie, w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk i zawsze do nich można się zwrócić. Tylko niech pytają młodzi ludzie, czy to są ludzie ode mnie. To... Bo za nich biorę gwarancję. No, tak, nie trudno, żebyś gwarantował za każdego, ale rozumiem, że kariera naukowa to jest jedna z możliwości, ale co jeszcze można robić po chemii? O, bardzo wiele rzeczy. Tak jak powiedziałem, jest to nauka podstawowa i ten przykład, który podałem odnośnie kolegi z Gdańska, tego, który się klimatologią zajął, chemiczną, no pokazuje, że to jest dziedzina, w której można się rozwinąć. Ale nie tylko. No jest bardzo wiele, przecież my nie tylko leczymy, bo o lekach mówiłem, ale żywimy, ubieramy, prawda, polimery i tak dalej. Także jest bardzo wiele, wiele dziedzin stricte naukowych, które się rozwijają bardzo intensywnie. Czyli też badania przemysłowe, rozumiem. No tak. Nie tak wiele, bo większość moich uczniów zafascynowało się nauką. No. W końcu musieli to przejąć, bo ja sam byłem nią zafascynowany, ale jest sporo, którzy pracują w przemyśle. Sporo. A jak się zarabia po chemii? Czy masz tego rodzaju informacje? Mam. To podziel się, bo wiem, że słuchacze, słuchaczki są ciekawi. W nauce średnio. Średnio zauważyli Państwo mój taki grymas na twarzy, kiedy powiedziałem średnio, bo to jest za dużo powiedziane. Ale tu szczęśliwie ludzie, którzy są zafascynowani nauką, nie oglądają się na. W moim wieku to już się dobrze, ale to tak znowu, to nie jest takie częste. To nie jest coś, co bym polecał. Natomiast w przemyśle może być świetnie. My sami, ja na przykład nie tylko robiłem czysto naukowe badania, ale mam szereg patentów. No i poza tym cały czas starałem się współdziałać na granicy chemia-biologia, chemia-fizyka, chemia-astronomia nawet. I muszę powiedzieć, że to jest fascynujące i tu można sobie pozwolić, nie wiem, czy to bym tak mocno doradzał, na to, żeby no, słabo zarabiać przez dłuższy czas swojego rozwoju. Przede wszystkim zaapelowałbym do rządzących. Nie ma rozwoju na poziomie prawdziwym bez popierania badań naukowych i opierania się o badania naukowe. Pełna zgoda. To będziemy też mieli osobny w ogóle podcast, do którego zresztą serdecznie zapraszam, o polityce naukowej w Polsce. Myślę, że to będzie jeden z na pewno tematów wiodących przynajmniej jednego odcinka. Natomiast teraz wracając do
potrzeb młodych ludzi. Zastanawiam się, jakby wyobrażam sobie, że także po skończeniu chemii można być nauczycielem w szkole i uczyć tak, chemii. Tak, no troszkę jest, ale w szkole to już jest w ogóle płacą. Jeszcze gorzej niż w nauce. Jeszcze gorzej niż w nauce. No zdecydowanie gorzej niż w nauce i to jest tragedia dla nas. Bo ludzie przychodzą nie zawsze tak przygotowani, jakbyśmy sobie życzyli. Pogorszyła się jakość kształcenia. Między innymi dlatego, ale między innymi, że jest słabo opłacani są nauczyciele, więc ludzie nie idą. A poza tym są źle traktowani nauczyciele przez władzę. No źle są traktowani. Aczkolwiek to nie tylko dotyczy chemików, jak rozumiem, tylko w ogóle... Nie. Generalnie. Ja tak jak powiedziałem ci, zajmuję się pograniczem nauki. No, na przykład z fizykami mam fantastyczne osiągnięcia w dziedzinie wysokich ciśnień. Jesteśmy czołówką światową prowadzenia badań, syntez związków o ważnych potencjalnych zastosowaniach w praktyce przy użyciu metod wysokociśnieniowych. Przez metody wysokociśnieniowe rozumiemy metody, które wysokie ciśnienie dla przeciętnego człowieka to jest parę atmosfer. Natomiast my pracujemy w zakresie no, powyżej 1000 atmosfer. I to nawet do 25 000 atmosfer. Prowadzimy reakcję w tych warunkach. Ale to już jest zbyt skomplikowana sprawa na dzisiejszą rozmowę. Natomiast to jest ważne, to fascynuje ludzi. Super. Jeśli byś miał pomyśleć o swoim długim doświadczeniu związanym z chemią, to czy przychodzą ci do głowy jakieś albo no, niefortunne zdarzenia, albo wręcz przeciwnie, zabawne, jakieś anegdoty, które by się z chemią mogły wiązać i którymi mógłbyś się podzielić ze słuchaczami, słuchaczkami? No, jeśli idzie o niefortunne, to ja lubię czasem odwoływać się szczególnie wtedy do sił wyższych. Bóg strzegł, nie miałem jakiś poważny. To zabawne. Zabawne, tych było więcej. Ja chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że to było zabawne. Ale to było smutne. Ale jednocześnie na zewnątrz zabawne. Ja starałem się ludziom stwarzać warunki i zachęcać do tego, żeby pracowali w tej dziedzinie, którą ja osobiście no, ubóstwiam. Ale to różnie bywało. To, że ja wychowałem 82 doktorów nauk, to oznacza, że ja nie gubiłem talentu. Na pewno. Dlatego, że z ludzi, którzy u mnie w Instytucie Chemii Organicznej Akademii Nauk, czy w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ja w końcu wylądowałem na 25 lat jako główny profesor od chemii organicznej, to, a chociaż absolwentem Politechniki jestem, jak zapewne pamiętasz, ale chciałem powiedzieć, że tych ludzi, którzy u mnie zaczynali, a nie skończyli studiów, to było zaledwie 5 osób. No, ja bym powiedział, że ty tworzyłeś atmosferę wysokiego ciśnienia i wtedy diamenty mogły się łatwiej urodzić. Więc z tym się wiąże zabawna historia. Mianowicie ja na początku mojej kariery naukowej, która się rozwijała na początku, bo na Politechnice to ja byłem tylko asystentem uczącym, bo nie miałem żadnego doświadczenia jeszcze. I to, co robiłem z ludźmi, to było właśnie to wysokie ciśnienie i początkowo pierwszych moich 15
osób, które zrobiły u mnie doktorat, to byli mężczyźni wyłącznie. No i patrzono na mnie tak, nie, jakoś tak z podełba. No, wygląda na dobór celowy w takiej długiej serii. Więc ja zawsze tłumaczyłem paniom, które mówią, dlaczego pan nas nie bierze do doktoratów? A no bo się zgłaszali, zgłaszały panie też. A ja mówiłem, no bo wiecie, ta aparatura wysokociśnieniowa jest strasznie ciężka. No nie chciałem wam robić kłopotu. Ale pierwszą osobą płci niemęskiej, czyli damskiej, była Dorota Gryko, która jest teraz profesorem belwederskim, żona mojego, jednego z najwybitniejszych uczniów, sama wybitna, i która postanowiła robić doktora w tych trudnych warunkach. Nie przejmując się. Nie przejmując się. A potem to już ruszyło tak mniej więcej, że mam około 60% mężczyzn i 40% kobiet wśród. No to mojej prawie pół na pół. Prawie pół na pół. Ostatnie pytanie, których wszystkich pytam, tylko tak z ręką na sercu. Aha, jeszcze powiem, dlaczego ja jeszcze tutaj te osoby, które odeszły, to ja ich nie zostawiałem tak. Jedną z nich była pani, która przyszła do mnie z polecenia jednego z kolegów z uniwersytetu, który wykładał w szkole wyższej w Siedlcach i miał zdolną uczennicę i mówi, może byś wziął ją i bo bardzo chciała u ciebie zrobić doktorat. Mówię, dobrze, proszę bardzo. I po roku odeszła. Poprosiłem ją do siebie, mówię, dlaczego pani odeszła? Bo pan mnie źle traktował. A ja mówię, a dlaczego? A dlatego, proszę pana, że pan mi nie dawał się wypowiedzieć. Ja mówię, nie, ja zadawałem tylko pytania. Ale no, rzeczywiście odeszła. To była dziewczyna, no, bardzo, bardzo ambitna, ale przeambitna. Także to różne takie rzeczy się też zdarzały, ale to były wyjątkowe sprawy. Jasne. A teraz? Teraz ostatnie pytanie, tak. Właśnie z ręką na sercu, już bez żadnej ściemy, patrząc prosto w oczy. Czy osobie z bliskiej rodziny poleciłbyś studiowanie chemii? Ja mam dwoje dzieci. Syn mieszka na stałe w Szwecji i pracuje w medycynie, a córka jest w Polsce i pracuje w Instytucie Kardiologii w Waninie, ale nie jest lekarzem, tylko jest psychologiem klinicznym, jest członkiem komisji transplantacyjnej i tak dalej. Czyli bardzo blisko, ale nie w samej chemii. Nie. Jak ja ją zapytałem, córkę moją, Karolinę, jak zapytałem, czy chciałaby studiować chemię? Ona mi powiedziała, może by mi chciała, ale jak patrzę, jak ty ciężko pracujesz, to mnie. A teraz jeszcze ciężej ode mnie pracuje w Instytucie Kardiologii. Super, bardzo serdecznie dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Moim Państwa gościem był pan profesor Jurczak, który zajmuje się od wielu lat chemią organiczną.